Cześć i czołem. Jako, że sporo osób widzę wraca do Final Fantasy XIV, jak również masa osób opuszcza WoWa i szuka nowego MMO i w Final Fantasy XIV pojawiają się nowe osoby, więc pomyślałem, czy by nie zrobić takiej serii bardzo basicowych, czyli podstawowych poradników dla danych rodzajów klas, czyli dla tanków, healerów oraz DPS-ów. Spójrzmy więc na początek, porozmawiamy o tankach. Jest to filmik, który ma na celu prowadzić nowe osoby właściwie do tankowania Final Fantasy XIV i jak to robić, żeby wszystkim żyło się lepiej, aby twoje party dziękowały ci za to, że byłeś najlepszym tankiem, jakiegokolwiek spotkali na dungeonach. A więc zacznijmy może od samego początku. Więc będzie to filmik o takich typowych podstawach, jeżeli więc już macie to jako takie doświadczenie Final Fantasy XIV, prawdopodobnie nie znajdziecie nic nowego, ale może jakieś tam tipy jednak dla was będą. Więc zacznijmy od samego początku. Obecnie przed dodatkiem Shadowbringers mamy trzech tanków. Jest to Paladin, Warrior oraz Dark Knight. O ile Paladin i Warrior są dostępni od razu przy wejściu do gry, tak niestety Dark Knightem musicie wbić obojętnie jaką klasę na level 50 oraz zrobić main scenariu aż do wejścia na pierwszy dodatek, czyli Haven Sworda. Dopiero wtedy będziecie mogli odblokować Dark Knighta. Okej. Opowiem wam bardzo szybko, czym te klasy się różnią od siebie. Jest to bardzo ogólnikowe, więc spokojnie, nie bierzcie tego jakoś coś naprawdę poważnego i że jedna klasa nadaje się bardziej do tego, druga do tamtego. Nie, wszystkie klasy tankowe są viable, wszystkie obecnie można spokojnie grać. Oczywiście meta jest, powiedzmy, zachowana na zasadzie Paladin Warrior, ale jeżeli będziecie grali Dark Knightem, spokojnie też będzie bardzo dobrze i też znajdziecie sobie. A więc zacznijmy może od Paladyna. Więc Paladyn reprezentuje w finalu taką typową puszkę, która używa Sworda oraz Shielda. Niech nie zmyli was początkowa klasa, jaką Paladyn jest, czyli Gladiator i jej ikonka dwóch mieczy. Nie. Gladiator nie używa dwóch mieczy, spokojnie. Gladiator zamienia się właśnie na 30 levelu w Paladyna. Jest takim typowym puszką, która potrafi przeżyć naprawdę masakryczne obrażenia i ma po prostu, powiedzmy, najwięcej utility defensywnych. A więc to wyróżnia Paladyna. Co wyróżnia Warriora? Czym różni się Warrior od Paladyna? Otóż Warrior w tym dodatku, na chwilę obecną przynajmniej, ma największą ilość HP-ków i robi największy damage ze wszystkich tanków, więc jeżeli szukacie jakiegoś tanka, który jest w cudzysłowie berserkiem i tankuje to na rage mode, no to właśnie Warrior będzie czymś dla was. Warrior zaczyna jako Marauder i właśnie na 30 levelu zamienia się w Warriora i posługuje się on aksem dwuręcznym. Okej, czyli teraz został nam Dark Knight. Czym jest Dark Knight? Dark Knight można powiedzieć, że jest połączeniem tych dwóch poprzednich tanków, czyli Paladyna i Warriora. Dark Knight na szczęście nie potrzebuje żadnej początkowej klasy, od razu startuje jako Dark Knight. Też warto wspomnieć, że od razu startuje na 50 levelu, czy na 30, teraz dokładnie nie pamiętam, nie chcę was zmylić, ale wydaje mi się, że chyba od 30 zaczyna, ale jeżeli się mylę, zostawcie komentarz, bo teraz już dokładnie nie pamiętam. Więc Dark Knight jest takie połączenie Paladyna i Warriora, ma dość dobry DPS i dość dobry sustain, ale no nie robi tak dobrze jednej i drugiej rzeczy jak te dwie poprzednie klasy. Okej. Przejdźmy teraz może do tego, co powinniście wiedzieć o tankowaniu. A więc jak zapewne widzicie, w lewym górnym rogu macie coś takiego jak agrolista. Bardzo ważna rzecz na tanku. Ważne, żebyście, jeżeli jesteście main tankami, zawsze utrzymywali sobie to na znaczku A. Co oznacza A? A oznacza pierwszy target, jaki boss ma na swojej hate liście, czyli właśnie osobę, która ma największy hate list. Później pewnie widzicie cyferki jak 2, 3, 4 i 5. Co oznacza cyferka 2? Cyferka 2 oznacza to, że zaraz za wami jest właśnie druga osoba. I teraz pod spodem jeszcze widzicie paseczek. Ten paseczek się powoli napełnia. Im bliżej on jest napełnienia, tym bliżej osoba z numerem 2
jest do przejęcia waszego agro, więc zawsze starajcie się utrzymywać to agro tak, aby paseczek ten nie przekroczył 80%, bo ponieważ przy 80% już zaczyna się robić gorąco, to znaczy, że ta druga osoba na agroliście już was dogania, a wiadomo, jako tank no nie chcecie zgubić tego agro. I to jest bardzo ważne, aby patrzeć właśnie na ten agrometer. Druga ważna sprawa. Trzymajcie zawsze, nieważne czy robicie dungeona, czy robicie rajdy, cokolwiek będziecie robić, triale, zwał jak zwał, trzymajcie zawsze wszystko bossa, czy też moby, aby były plecami do party, a twarzą do was. Czemu? Ponieważ bossy, moby często używają cleave'a. Czym jest cleave? Cleave jest to atak, który zmiata wszystko praktycznie to, co dany mob, boss ma przed swoją twarzą, więc to jest atak taki konal pół AOE, powiedzmy 180 stopniowy AOE, które po prostu zadaje duże obrażenia in front. To jest najważniejsza sprawa przy tankowaniu, aby trzymać cały czas, starać się trzymać właśnie bossa plecami do całego party. I co jest bardzo ważną sprawą, jako że melasy tutaj w tej grze mają pozycjonale, nie tańczcie z mobami, nie tańczcie z bossami, ponieważ bardzo duża część DPS-u melasów zależy od tego, czy uderzają danego bossa z tyłu, uderzają z boku. Melasy muszą przeskakiwać pomiędzy, że tak powiem, tyłem albo lewą, albo prawą stroną bossa, i więc jeżeli tańczycie z mobami, niestety utrudniacie im zadanie, utrudniacie im DPS, przez to utrudniacie zadanie całemu party, zbijanie mobów będzie trwało dłużej. Przez to no po prostu będzie healer będzie musiał was leczyć o wiele więcej, stracić więcej many, więc nie jest to efficient. Pamiętajcie, podsumowując, stanie, aby boss, moby, cokolwiek stały zawsze plecami do całego party, face to face on you, na was, i nie tańczcie z tymi mobami. Oczywiście unikajcie AOE, więc jeżeli potrzeba, spoko. Starajcie się stać jak najbardziej w miejscu, aby belasy też mogły używać swoich pozycjonali. Trzecia ważna zasada, zawsze rozglądaj się, co dzieje się dookoła ciebie, ponieważ boss potrafi spawnować nowe ady, więc jeżeli skupicie się, będziecie mieli tak zwane tunnel vision tylko na bossie, to może się okazać, że nagle wasze party nie żyje, bo pojawiło się parę adów, których nie zauważyliście, więc zwracajcie też uwagę na to, co dzieje się dookoła was. Zwracajcie uwagę, czy jakieś moby podczas polowania na dungeonie na przykład od was nie uciekły i nie biją jakiegoś DPS-a. Także od tego macie oczywiście odpowiednie skille do prowokowania, więc używajcie ich, jeżeli możecie. Czwarta zasada. Używajcie swoich cooldownów defensywnych. Nie tylko ułatwicie życie healerom, nie tylko ułatwicie pulowanie, ale także pozwolicie na przykład healerowi odsapnąć chwilę, i w tym momencie, kiedy on odsapnie, odpoczywa od healowania was, może też DPS-ować, dzięki czemu całe wasze party zyskuje, ponieważ wiadomo, im moby zejdą szybciej, tym potrzebuje jest mniej heala, mniej czasu spędzisz na dungu, więc nie bój się używać swoich cooldownów. Nie czekaj z tymi cooldownami tylko na bossów, jak to masz w dungeonie robisz. Po prostu używaj ich podczas większych pulek, jeżeli bijecie 3 plus 4 moby. Naprawdę warto używać cooldownów defensywnych, jak zmniejszanie obrażeń, na przykład o 10 czy o 20%. Masz te cooldowny, więc ich używaj, nie zostawiaj, nie bój się ich używać tylko i wyłącznie na bossach. Co jest bardzo ważną sprawą jeszcze? Pamiętaj o cross-klasowych abilitkach. Warrior i Paladin mają bardzo fajne cross-klasowe ability, czy te takie prowoki, agro, rampart i inne rzeczy, które zmniejszają obrażenia przez ciebie otrzymywanie, więc jeżeli tylko potrafisz, zużywaj, pamiętaj o braniu na pasek cross-skillowych ability. Cross-skillowe ability wskakują ci podczas levelowania, nie potrzebujesz drugiej klasy, jak to było teraz kiedyś. Teraz wystarczy, że będziesz levelował i co parę tam leveli dostaniesz nowy kill z cross klasy. Co jest bardzo ważne? Róbcie cały czas jobowe questy. Czym są jobowe questy? Jobowe questy są to questy specjalne, które pojawiają się co 5 leveli w waszej gildii, więc jak zaczęliście jako powiedzmy gladiator, to co 5 leveli chodźcie sobie do gildii gladiatorów, będziecie dostawać nowe questy, z których nie tylko będzie leciał nowy gear, ale też będziecie dostawali nowe umiejętności i dzięki tym questom na 30 levelu będziecie mogli zmienić się w wyższy job, że tak powiem. Na przykład z gladiatora zamienicie się w paladyna, a z marudera w warriora. Żebyście o tym pamiętali, to jest bardzo ważna sprawa, żebyście
nie później nie zapomnieli o tym, ponieważ nie dość, że nie będziecie mieli połowy skilli na swoim pasku, to jeszcze okaże się, że macie 40 level i ciągle jesteście gladiatorem albo maruderem, nawet nie wbiliście się na wyższy poziom umiejętności, a to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. I na sam koniec, tak myślę, takie to właśnie z tych podstaw. Nie bójcie się informować ludzi, że jesteście na danym dungeonie w finalu po raz pierwszy. Wtedy przynajmniej healer i DPS wiedzą, że czego mogą się spodziewać, że nie mogą, że tak powiem, aż tak bardzo odstawać i sobie robić DPS-ować, jak to ma przy high-endowym tanku, że killer będzie musiał bardziej na ciebie uważać. Community Final Fantasy XIV jest bardzo przyjazne, bardzo fajne, naprawdę jedno z najlepszych, jakiekolwiek widziałem. I uwierzcie, że pomogą wam przejść danego dungeona, dadzą tipsy, więc naprawdę poinformujcie dane partie, że jesteście na danym dungeonie pierwszy raz i naprawdę uwierzcie, będziecie zaskoczeni, jak to community potrafi wam pomóc, wspomagać, da wam na pewno tipsy. Okej, okay. I chyba to było tyle co do najważniejszych informacji. Jeszcze jedno, jako nowy gracz zróbcie sobie Hall of Novice. W każdym większym mieście jest taka ikonka, listka z NPC-ek, ma taką ikonkę listka i to są takie zadania, które mają właśnie was prowadzić do tankowania. Będziecie tam mieli odpowiednie właśnie takie mini kwestiki, które nakierują mniej więcej was na jak używać danych skilli. Oprócz tego dostaniecie bonus, ring z bonusem do expa do 30 levela, który zwiększać będzie exp o 30%, więc bardzo fajna sprawa. Okej, tyle co do tankowania, myślę, że chyba starczy, więc na razie, do zobaczenia i papa.